Partnerem odcinka jest Betfan, zakłady buchmacherskie. Z kodem HITO przy rejestracji cashback 600 zł. Zapraszam do zalogowania się, do grania i życzę powodzenia. Polska górą! Cześć załoga, z tej strony HITO, zapraszam was do kolejnego odcinka Kariery Przebudowy. Tym razem jesteśmy w Górniku Zabrze, w drugiej oczywiście części. Na początek Krystian Bielik do nas przychodzi, zawodnik, który będzie wartościowym wzmocnieniem. Zawodnik, który był bezrobotny, więc na pewno będzie ważnym ogniwem środka mojej defensywy, bo to jest plan, żeby właśnie Krystiana Bielika zrobić jako tego środkowego obrońcę. Kolejny transfer i to jest Krzysztof Piątek. I ktoś powie dlaczego? Z tego powodu, że to jest zawodnik, który po prostu nie mógł się przebić w Bundeslidze, nie mógł się przebić później w lidze włoskiej. Stał się po prostu zawodnikiem niemrawym, dlatego po tym jak wrócił do Herty, zakupiłem go za 6,5 miliona. To jest zawodnik, który ma overall 76, więc to nie jest najlepszy poziom aktualnie, ale wydaje mi się, że to jest zawodnik, który dla Górnika zawsze będzie ważnym ogniwem całej jedenastki i zobaczymy jak będzie oczywiście w przyszłości. Kolejny transfer i kolejny bardzo znany tutaj zawodnik w Zabrzu, Przemysław Wiśniewski, który gdzieś tam był w różnych ligach, ale ja postanowiłem dać mu szansę, żeby zawalczył o to, żeby stać się jednym z większych legend tego klubu w przyszłości. Zobaczymy, czy to mi wyjdzie. Aktualnie zajmujemy 5. miejsce, co nie jest najlepsze i widać, że granie na dwóch frontach nam po prostu nie do końca pasuje. Nie mamy tego doświadczenia, nie mamy tego grania jako mistrzowie Polski. Awansowaliśmy do grupy, więc to jest duży zaszczyt grać w Lidze Mistrzów, ale tam nie popisaliśmy się najlepiej, a przez to, że graliśmy na dwóch frontach, traciliśmy punkty w lidze, bo gdzieś to skupienie oraz rezerwowi nie do końca zadziałali. Ale tutaj możecie zauważyć, że Krzysztof Piątek 18 bramek strzelił aktualnie, to jest bardzo dużo i wydaje mi się, że jego potencjał, który gdzieś chciałem wykorzystać, naprawdę wygląda dobrze. Tutaj Żukowski do nas przychodzi z Rangers, to jest zawodnik, który naprawdę będzie fajnym uzupełnieniem. On nie ma grać podstawy, on ma być uzupełnieniem, który ma się rozwijać i druga część sezonu pokazała, że jesteśmy tam, gdzie powinniśmy być od początku, czyli właśnie w pierwszej trójce, drugie miejsce, okej, biorę w ciemno, bo naprawdę było słabo w tym sezonie, w pierwszej części, więc i tak zrobiliśmy lekki comeback, świetna wiosna sprawiła, że zagramy w europejskich pucharach. Tu niestety nie udało nam się wygrać z Krakowią w pucharze, szkoda, ale Krzysztof Piątek mając 30 bramek został królem strzelców naszej ligi i naprawdę to genialnie wygląda. Zauważcie, że w Lidze Mistrzów on się strzelił 7 bramek, co jest bardzo dużo na 10 występów, więc naprawdę genialny występ Krzysztofa Piątka. Miejmy nadzieję, że ten piłkarz cały czas będzie trzymać tak wysoką formę na kolejne sezony, bo naprawdę będzie dla nas ważnym ogniwem. Tu możecie zauważyć jak to wszystko wygląda. Miejmy nadzieję, że ten skład będzie tylko rósł w górę, choć Lederman może odejść, bo ma klauzulę jakieś 13-14 milionów, więc jestem przekonany, że ktoś go wykupi, ale niestety nie chciał się zgodzić bez tego przedłużyć kontraktu, więc stwierdziłem, okej, niech odchodzi, nawet, to są fajne pieniądze i ten klub na pewno z mocnymi odpowiednimi zawodnikami, jak ktoś go po prostu kupi. Mateusz Wieteska, wiemy, że on też tu grał, troszkę na sentymencie robię tą karierę, ja wiem doskonale, bo wielu zawodników, którzy grał w Górniku Zabrze, przychodzi tutaj, wraca, żeby po prostu zbudować na naprawdę mocny klub, ale troszkę mi na tym zależało. Taką miałem gdzieś wizję na samym początku i to aktualnie robię. Frankowski, no to nie jest już zawodnik z Górnika Zabrze, tylko z Jagiellonii, ale zawodnik, który będzie idealnie wpasował się pod mój styl gry, czyli granie na wahadła. Za 7 milionów mieliśmy duże pieniądze, naprawdę po Lidze Mistrzów, po tych wszystkich europejskich parach naprawdę dobrze to wyglądało, dlatego uznaliśmy, że takie transfery będą już optymalne dla nas za ponad 7-8 milionów. Kownacki jest świetnym zawodnikiem, który może być świetnym w rotacji. To nie jest zawodnik do pierwszego składu, to na pewno, bo mamy Krzysztofa Piątka, mamy Rosołka, ale Dawid Kownacki jako ten pierwszy, który będzie wchodzić, czy to właśnie na atak, czy na SPO, będzie naprawdę ważnym ogniwem naszej całej kadry. Tutaj kolejny zawodnik, jest to dosyć niski Kowalczyk, z tego powodu, że był wolny, a potrzebowałem takiego drugiego SPO, kadrze, który może także zagrać troszkę niżej, a być może będzie, przyjdzie taki mecz, że będziemy musieli zagrać na skrzydła, dlatego ten zawodnik będzie tak bardzo kluczowy. Tutaj oczywiście kolejny zawodnik do nas przychodzi, to było naprawdę bardzo bogate okienko transferowe i tutaj odszedł Lederman. Dlatego Szpakowski, overall 70, może to nie jest tej klasy piłkarz, ale wydaje mi się, że jest dobrym uzupełnieniem i nie będzie tak bardzo odstawać. W Lidze Konferencji oczywiście zagramy, tutaj spokojnie awansowaliśmy. Besiktas, Malmo, Panathinaikos, więc nie jest najgorzej, ale wydaje mi się, że spokojnie możemy wyjść nawet z pierwszego miejsca. Zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać. Oczywiście już mamy to doświadczenie i granie na wielu frontach, więc miejmy nadzieję, że to wykorzystamy.
wygrywamy i wykorzystaliśmy, bo zajmujemy pierwsze miejsce. 3 zwycięstwa, 3 remisy, bardzo dobrze to wygląda, 12 punktów, więc jest naprawdę dobrze. Miejmy nadzieję, że ta pasa będzie się utrzymywać, zdobędziemy mistrzostwo i za rok wrócimy do Ligi Mistrzów jako zdecydowanie bardziej doświadczona drużyna. A Krzysztof Piątek, mając 14 bramek, aktualnie naprawdę dobrze wygląda. Drugie miejsce Rosołek, 10 bramek, więc naprawdę kapitalnie wygląda strzelecko ten zespół. No i tutaj Krupa, który nie do końca się sprawdza. Okej, ja wiem, on ma strasznie wysoki overall, ale on nie gra tak, jak powinien. On powinien być gwiazdą tej drużyny. On powinien kontrolować to wszystko, a nie może wejść na wyższy poziom. Zdobywamy mistrzostwo, co mnie bardzo cieszy, bo wracamy do Ligi Mistrzów za rok. Będziemy reprezentować barwy Polski właśnie na tym najwyższym poziomie. Miejmy nadzieję, że dojdziemy tam, że nie będzie żadnego problemu. Tutaj niestety w Pucharze Polski odpadliśmy z Jagiellonią, a w Lidze Konferencji w półfinale odpadliśmy z Napoli, przegrywając 2-4, co jest dosyć średnim wynikiem, bo naprawdę czułem krew. Poczułem krew, że jesteśmy w stanie pokonać Napoli. Byłem przekonany o tym, że przy dobrej organizacji jesteśmy w stanie wygrać to spotkanie. Niestety tak się nie wydarzyło i to jest dosyć duży nasz problem. Miejmy nadzieję, że w kolejnym roku, biorąc doświadczenie właśnie z meczu z Napoli, uda nam się przejść dalej w Lidze Mistrzów, bo wyjście z grupy według mnie to już zaczyna być lekka podstawa. Zależy, do jakiej grupy trafimy, ale jak trafimy do drużyn bardzo podobnych, to to doświadczenie powinno zadziałać. Aktualnie możecie zauważyć, że brakuje nam tego środkowego jednego pomocnika. Tutaj będziemy musieli kogoś zakupić, może napastnika, który troszkę jeszcze więcej wyciągnie z ataku z tej drużyny, bo jednak jest Piątek, który już niestety się starzeje. Dlatego w Obrzyniach zauważyłem, że jest regen aktualnie Lewandowskiego jako wolny, dlatego stwierdziłem, okej, zatrudnię go, przychodzi tu jako gwiazda Michał Wawrzyniak. Miejmy nadzieję, że ten talent odda i naprawdę stanie się jednym z najlepszych zawodników mojej kadry. Choć pamiętajcie, że overall nie do końca gra w tej grze. Saul do nas przychodzi, zawodnik nieściany na liście transferowej. Zawodnik oczywiście, który dużo zarabia, ale stwierdziłem, że jak obniży pensję do około 25 tysięcy, to z nim podpiszę kontrakt. Obniżył, co jest bardzo fajne, bo w tej grze, w tej edycji FIFA da się obniżać wynagrodzenia, więc takie transfery mają sens. Bo jednak nie chciałbym, żeby przebić ten komin płacowy, jakim jest 30 tysięcy. To jest maksymalna ilość, jakiej może piłkarz u mnie zarabiać. I aktualnie, jak będzie cały czas tak się utrzymywać, będę ściągać coraz większe nazwiska. Tak samo jak Wojciech Szczęsny, który już ma 37 lat, jest doświadczonym bramkarzem, także chce odejść z Juventusu, więc przychodzi do nas, żeby pograć jeszcze w Lidze Mistrzów, pograć w swoim kraju, może ułożyć jakiś biznes, zobaczymy, jak to będzie, ale za 6 milionów zakupiony. Ja dostałem za ten transfer ocenę D. Dlaczego? Z tego powodu, że gra się zbugowała i miałem kwotę 2,5 miliona za niego, a naprawdę było 7. I przez to, że kupiłem go za 6, gra uznała, że ej, mogłeś kupić go nawet za milion. Jak dałem 3,5 za pierwszym razem, to niestety, ale mi nie przeszło. Od razu odrzucili tą ofertę, dlatego czasem jeszcze ta gra się buguje. Był dzisiaj update, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dzisiaj, jak nagrywam, to 12, jak coś. To tak, żebyście wiedzieli. Aktualnie wyszliśmy z pierwszego miejsca w Lidze Mistrzów, ogrywając 2 razy Manchester City. Zagraliśmy przeciwko sobie w tych 2 spotkaniach. Zagraliśmy cofniętą formacją, bardzo defensywnie, ale przez jedną kontrę w meczach udało nam się zwyciężyć. Jestem ciekawy, jak potoczy się to dalej, ponieważ trafiliśmy na Atletico Madrid, więc naprawdę ciężki przeciwnik. Będziemy chcieli zagrać swoje i niestety w 4 minuty nasz plan poległ. Chcieliśmy zagrać tak jak przeciwko City, więc dosyć wyrównany mecz, lecz bardzo wycofany. Mieliśmy 2 sytuacje, nie udało nam się. Na szczęście w rewanżu zaatakowaliśmy. Nieustanny pressing, narzucenie swojego stylu gry. Wygraliśmy 4-2, rzuty karne. Bruno Fernandes nie strzela, Wawrzyniak też nie strzela. Alvarez podchodzi do rzutu karnego, to on nam strzelił tą decydującą bramkę o tym, że jest dogrywka i są rzuty karne. No i tutaj Alvarez strzela, Rosołek się myli. Żukowski i Pedro Gonzalez. Pedro Gonzalez strzela, Żukowski. Czy strzeli? Strzelił. To bardzo dobrze, że akurat on strzelił bramkę. Tutaj João Felix podchodzi do rzutu karnego. Są dosyć duże zdjęcie w tym momencie, ale João Felix strzela. A Guado, czy nasz kapitan strzeli? Strzelił. No i tu Dembele musi przestrzelić rzut karny, żeby dać nam nadzieję. A niestety trafia, odpadamy. Zdobywamy mistrzostwo w tym sezonie, więc naprawdę patrząc na sukcesy krajowe, to był dobry okres dla Górnika Zabrze. Pokazanie się w Lidze Mistrzów też uważam dosyć fajnym etapem, ale uważam, że ćwierćfinał był w naszym zasięgu, były takie inspiracje, żeby akurat tam dojść. Niestety nie do końca trafiliśmy na rywala, który był pod nas, bo nam się bardzo ciężko grał za Atletico Madryt. Także troszkę za bardzo baliśmy się w pierwszym meczu. W drugim było to pokazane, że gdy wyszliśmy ofensywnie, gdy chcieliśmy grać swoją piłkę, gdy chcieliśmy narzucić swój styl gry, poszło nam zdecydowanie lepiej i wydaje mi się, że gdybyśmy tak zagrali w pierwszym
meczu, jest bardzo duża szansa, żebyśmy to ten mecz nie przegrali. Tak niestety się wydarzyło, że w ciągu dwóch minut straciliśmy, czterech minut, przepraszam, dwie bramki, więc tutaj naprawdę dosyć dużo błędów w defensywie, ale i tak uważam, że ta kariera była udana. Ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że będziecie kolejnym razem. Do zobaczenia, cześć, cześć!